Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest Fantom Czarny lub Barwiniec Czarny. Fantom Czarny pochodzi z Ameryki Południowej i występuje w rzece Paragwaj, do rzeczach Guaporte i Mamore, Brazylii i Boliwii. Gatunek został opisany w 1915 roku. Fantom Czarny to słodkowodna rybka lawicowa, więc w akwarium powinna być trzymana w grupach od 8-10 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 8 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 100 litrów. Osiąga do 4,5 cm, żyją do 5-6 lat. Ubarwienie tych ryb jasno-szare ze srebrzysto-niebieskim połyskiem. Za skrzydłami znajduje się czarna plama z jasną obwódką. Płetwa grzbietowa jest czarna i kształtem przypomina żagiel. U samców ona jest znacznie większa niż u samic. Płetwa ogonowa również czarna z jaśniejszą zewnętrzną obwódką. Płetwy parciowe i płetwa odbytowa u samic są czerwone, a u samców czarne, przy czym płetwa odbytowa u samców jest znacznie wydłużona. Preferuję akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebuję wolne miejsce do pływania. Umiarkowane oświetlenie i ciemna ziemia w akwarium korzystnie podkreślają piękne barwy fantomów czarnych. Potrzebna jest filtracja i aeracja wody. Woda w akwarium powinna być miękka, ale mogę dostosować się do innych warunków i dobrze toleruję różne parametry. Optymalne parametry wody: temperatura 23-28, pH 6-7,5, GH od 1 do 18. Bardzo ważne, żeby woda w akwarium nie miała zawyżonych stężeń związków azotowych i fosforanów. Fantomy czarne idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z żyworodkami, kiriskami, neonkami, labiryntowymi tetrami oraz burami. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z rybkami drapieżnymi, takimi jak akwary, duże pielęgnice, pielęgnice z jezior, Malawy i Tanganyika. Fantomy czarne to wszystko żywne rybki. Karmić fantomów można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, mocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi pokarmami i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 15-20 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Poziom wody w tarlisku powinien być około 15-20 cm. Woda powinna być miękka i kwaśna. pH 6-6,5, GH od 1 do 3. Wodę przygotujemy w proporcjach 3:1. 3 razy powietrze obrócone osmozy do 1 z akwarium. Temperaturę trzeba podnieść o 2-3 stopnie, na przykład z 25 na 27 stopni. Dodajemy napaszczyczek olchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi pokarmami. Lepszy efekt uzyskamy przy statnym rozmnożeniu w proporcji 1 samiec na 2 samiczki. Rodzice wieczorą przynosimy do akwarium tarliskowego. Tarle zwykle odbywa się na drugi, trzeci dzień. Po tarle rodzice przynosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasny niebieski odcień. Akwarium z ikrą trzeba przykryć ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 2-3 dniach, a na rybek zaczyna pływać na 5-6 dzień. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofela. Karmy trzeba około 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy powoli na artę. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.